W poprzednim odcinku pokazałem, jak dodać tabelę użytkownika, uzupełnić ją polami, a następnie, korzystając z kreatora rejestracji obiektów, zarejestrować obiekt użytkownika. Po rejestracji kreatorem powstał formularz, który będziemy obrabiać, dostosowując go do własnych potrzeb. Po zarejestrowaniu formularza w menu pracownicy widzimy ewidencję przebiegu pojazdu. Proszę zobaczyć, formularz nieco się różni od tego, jaki widzieliśmy na początku, z uwagi na to, że dałem opcję nadpisania formularza. Proszę zobaczyć, że w pozycji kierowca nie ma możliwości wyboru, podobnie jak w pozycji samochód. Aby doprowadzić formularz do stanu takiego, jak na początku prezentacji, musimy skorzystać z narzędzia, jakim jest malarz ekranów. W menu narzędzia opcja malarz ekranów. Aby to narzędzie uruchomić, wcześniej trzeba zainstalować. Jest to standardowy add-on dostarczany razem z pakietem instalacyjnym z Business One. Natomiast trzeba go dodatkowo doinstalować. Aby wywołać formularz do edycji, klikamy w otwórz listę obiektów definiowanych przez użytkownika. Jak widać, mamy dostępny jeden formularz, wybieramy Edit Form. Co nam daje to narzędzie? Możemy na przykład pola, które są nam niepotrzebne, albo usunąć, albo zaznaczyć, że są niewidoczne. Możemy te pola, które chcemy, aby były w innym miejscu, przesunąć w inne miejsce. Możemy to zrobić za pomocą myszki. Możemy posłużyć się też ikonami narzędzia i wyrównać pola według już istniejących innych pól. Ale co nas najbardziej interesuje, to to, aby dodać słownik do kierowców, słownik do samochodu. Aby to zrobić, musimy dodać kolekcję. W kolekcjach mamy dwa typy, data, data tables i choose from list. Wybieramy choose from list i wybieramy new. Wybieramy, czy jest multiselekcja. W naszym przypadku ustawiamy opcję false. W object type wpisujemy kierowca, bo tak nazywał się obiekt, który sobie wcześniej założyłem. Unique ID tu najlepiej zmienić, albo zostawić, albo zmienić na taki, który będzie nam sugerował, z jakim obiektem ta lista jest związana. Możemy od razu dodać następny. Samochód i też zmienimy sobie nazwę, aby nie mieć problemu z identyfikacją listy. Przechodzimy do itemu i proszę zobaczyć. Mamy tu opcję dotyczącą listy wyboru. Najpierw wybieramy z listy. Jesteśmy na polu kierowca, więc wybieramy sobie kierowcę. Następnie wybieramy pole, które ma być tu zwracane. Przy kierowcach będzie to pole name, tam gdzie jest zapisane imię i nazwisko kierowcy. I wybieramy, żeby automatycznie zostało to z listy przeniesione. Przechodzimy do kolejnego pola, czyli do samochodu. I tu podobnie. Wybieramy sobie samochód, wybieramy sobie tylko teraz już kod, bo w tym polu mamy zapisany numer rejestracyjny i również chcemy, żeby nam ten kod zwrócił się do pola. Możemy sobie w malarzu ekranów podejrzeć, jak będzie wyglądał docelowy formularz. I proszę zobaczyć, przy kierowcy już w tej chwili pojawiła się możliwość wyboru. Mogę wybrać. Przy samochodzie
również pojawiła się możliwość wyboru. Mogę sobie wybrać samochód. Dobrze, zapiszmy. Oczywiście nie będziemy edytowali całego formularza, bo to w ten sam sposób należałoby zmienić rozmiar pola uwagi, poprzesuwać pola. Natomiast możemy sobie zobaczyć, co już udało nam się do tej pory zrobić. Czyli mamy możliwość już wyboru kierowcy, mamy możliwość wyboru samochodu. Proszę zobaczyć tutaj pole, które do tej pory było uzupełniane, ten zapytanie podczepiane pozostało. Zobaczmy sobie, jak ono jest skonstruowane. To kolejny element SDK, czyli możliwość podpinania zapytań podczepianych. Widzimy, że jest to zapytanie stan końcowy licznika i automatycznie się odświeża po wyborze pola samochód. Zobaczmy sobie, jak to zapytanie wygląda. Wybierz maksymalną wartość z pola u stanka. Przypominam, że pola użytkownika rozpoczynają się od u i podkreślenia, a następnie dopiero nazwa, którą sobie nadajemy, z tabeli ewidencji przebiegu, gdzie pole samochód jest równe. I tu składnia, która odwołuje się do obiektu na formularzu. Odwołujemy się do itemu 18 podkreślenie U podkreślenie E, czyli do samochodu. 18, i widzimy na dole 18 podkreślenie U podkreślenie E. Jeżeli wpiszemy stan końcowy, to powinny nam się podpowiedzieć kilometry. Jak widać, nie podpowiadają się, dlatego że zmienił się kod itemu. Więc możemy podpiąć to na nowo. W tym celu naciskamy Shift F2. System krzyczy, że już takiego, czy nie ma takiego podpiętego zapytania. Wybieramy. To jest zapytanie. Automatycznie odświeżanie, tym razem po polu stan końcowy. Jak widać, kilometry się obliczyły. Jeżeli byśmy rozszerzyli pole uwagi, pozamieniali kolejność, to mielibyśmy dokładnie taki sam formularz jak na początku. Dziękuję za uwagę.